Cześć wszystkim, z tej strony Kador, a to jest mój gameplay na konkurs Safari Rozgrywka 2.0. A jest to, jak mogliście jeszcze nie zobaczyć, gameplay z gry Farming Simulator 2017. Tak, to jest Farming Simulator 2017. Niestety jest to jeszcze wersja Pre 4 Alpha 5. Niestety, bardzo, bardzo wczesna wersja, jak mogliście usłyszeć. Ale i tak... Ja jestem zaszczycony, wręcz w pełni szczęścia, że jako jeden z pierwszych ludzi na świecie mogę ją stestować i pokazać właśnie dla was. Jest to, mówię, bardzo wczesna wersja, jako jeden z pierwszych ludzi na świecie mam okazję w nią zagrać i ją dla was stestować, co oczywiście robię właśnie z miłą chęcią. Okej, więc może zabierzmy się do właściwych rzeczy. Jak widzicie, niestety jeszcze budynki, jako że jest to bardzo wczesna wersja, budynki jeszcze nie są dokończone, widać jeszcze tutaj zbrojenia w betonie, wszystko to jest jeszcze niedokończone, na przykład niedopracowane, samochód nie ma kół, to takie tam pierdółki, ale to będzie w przyszłości. O, tu na przykład budynek jest nieukończony, deweloperzy właśnie go budują, niestety widać zbrojenia właśnie w betonie, no ale nieważne, może pokażmy co w tej grze takiego nowego. O właśnie, pamiętam jeszcze taki Simulator 2013 był, farmy. Tam były kłady, tu są motory. Już idzie trochę postęp naprzód. Jak możecie zauważyć, mapka w tej grze jest... Właściwie jej budowa zaczerpnięta z jakiejś tam mapki z ostatniego DLC do jakiejś gry. Nie pamiętam, chyba to jakaś gra wojenna była, czy coś takiego. Jakaś gra wojenna, tak. Chyba miała trójkę w tytule i ta mapka została właśnie z niej trochę zaczerpnięta. Ale to już tam pomińmy. Do tego zaraz przejdziemy, ale jeszcze może poopowiadam nieco o tym. I to nie jest jedyna mapka, będzie dostępne jakieś, chyba coś tam mówić, że 350 mapek ma być dostępne i to jest jedna z nich. Oczywiście też w wczesnej wersji, jeszcze inne nie są pokończone. Dobra, to do kombajnu mówię później, najpierw ominę, ominę, co ja gadam. Nie ominę właśnie naszego sprzętu, nie mogę go ominąć. Dali nam nowy sprzęt. Jak widzicie, mam tutaj kosę. Tu jest jakieś zboże chyba, też jakoś to jest jeszcze niedopracowane, ale to się zrobi. Widzicie na tekstury, jeszcze twórcy nie mieli czasu, by porobić trochę... O, nie mieli czasu dorobić pól, no niestety, ale musieli mi oddać bardzo wczesną wersję, żeby mógł nagrać właśnie konkurs na Safari Rozgrywka. Widzicie, jaki są dla mnie dobrzy? Ale widzicie, tu jest kosa. Tu podobno jakoś to ma być bardzo realistyczny symulator. Jak jeszcze nas nie będzie stać na maszyny, to wszystko będziemy robić ręcznie. Bardzo ciekawe, jeszcze jak widzicie nie mogę, no bo to jest wczesna wersja. Ale warto wiedzieć. Tu mam takie coś, że to chyba mi się naprawiają tutaj kosa, jak mi się stępi, czy coś takiego. Tutaj co to było? A, już pamiętam. Tu jak na przykład nie chcę jakiegoś kawałka pola mieć, to sobie, o, takie coś mi wybucha i tu już zboże mi się nie będzie siało, jak nie chcę. A coś tam, że też drzewa będzie można sadzić, jak tu wybuchnie. Coś tam, jeszcze drzew niestety sadzić nie mogę, bo to jest, mówię, wczesna wersja. A, jeszcze została dodana hodowla marchewek. Widzicie, to jest takie coś, co... O, no to jeszcze zbytnio nie widać chyba. Ale... No jeszcze nie ma niestety dziur, bo to jest wczesna wersja. To jest taka dołowniczka, taka dziurawniczka, która robi dziury, żeby mógł sadzić marchewki. Jakoś chciałem przeładowywać, nie wiem co to jest, jakieś drewienka chyba się tam, jakieś tam kołeczki ładują, czy coś. No, bardzo przydatna rzecz będzie. A tutaj rzecz, która ma parę zastosowań. Pierwsza, oczywiście, jeżeli na przykład chcemy siać marchewkę trochę szybciej, jak na nią zarobimy, to możemy trochę szybciej te dziurki robić. O, widzicie? Tak, o, idziemy i robimy dziurki, żeby sadzić marchewkę. No, albo podobno też jeszcze będzie można, że się jakoś tam kładzie zbożu, czy gdzieś tam na miedzy i można po prostu kosić podobno zboże. Też przydatne. O, a tu jeżeli nie mamy tamtych ładunków, to tak też możemy robić jakieś tam duże dziury na jakieś kapustę, czy na nie wiadomo co. O, tu jest już jakaś bela, chyba pierwsza, ze słomy. Owinięta w dodatku, choć widać, że jeszcze nie ma tu owiarek, bo to wczesna wersja. O, belę też da się niszczyć tym czymś. Nie wiem dlaczego, ale to jest trochę nierealistyczne. Tutaj chyba jakaś stodoła jest, widzę, pierwsza. Teraz tam dobiegnę, czekajcie. No niestety, jest zawalona trochę narzędziami deweloperskimi. No ale podobno oni trochę to wysprzątają, już będzie gdzieś wstawiać nasze maszyny i ciągniki. Ciągników jest niestety jeszcze na razie chyba nie ma. O, tu rura do szamba, jak chcemy podczepić do wozu asynizacyjnego.
to pokażę pierwszą maszynę, która to jest, mianowicie kombajn. I tu też taka ciekawostka. Jeszcze ten kombajn nie ma marki. Podobno jak producent maszyn rolniczych zapłaci na tworzenie, właśnie da pieniądze na tworzenie tej gry, ona podobno jakaś tam wysokobudżetowa ma być, no takie plotki chodzą, to jego marka będzie tutaj o w tym miejscu widoczna. Jak widzicie tutaj jeszcze trochę jakiś bug jest, widzę twórców, właściwie niedopracowane. Po pierwsze kombajn z headerem do kukurydzy. Niektórzy pewnie poznają, ja już jestem weteran serii, to poznam, że to jest kombajn do kukurydzy, a ten koleś tutaj zboże chce nim kosić. No, trudno, trochę niedopracowane, ale to na pewno się zmieni. Po prostu nie zrobili headera do zboża. No i to jedyne rozwiązanie tej sytuacji. Co wam tu jeszcze pokazać? O, tam widać, bo dali onet. Fajny celowniczek ma ta sadzarka do marchewek, do robienia dziurek. Pewnie, żeby móc zwiększyć odległości, na pewno. Tam jest zbiornik na wodę, tam podobno dla krów się bierze wodę. Tam chyba jeszcze jeden jest. Czekajcie, gdzie jest ten mój motorek? Gdzieś tu był motorek, jeszcze chciałbym gdzieś pojechać. O, też ciekawe, wózek widłowy. Pewnie będziemy mogli palety z wełną odowieć, co ile będą owce albo inne rzeczy nim wozić. Niestety, jak widać, na razie nie mogę do niego wsiąść. Mogę jedynie tylko motorkiem pojeździć. Tu gdzieś słyszałem, że krowy gdzieś są, ale nie jestem... O, są! Oj, co jest? Jakieś dziwne bugi, mówię, wczesna wersja gry. To jak widzicie, są krowy, niestety jeszcze nie mają sztucznego SI wgrane, więc nic nie robią, tylko leżą. No, ja w pełni to rozumiem, wczesna wersja. Tu nie ma co się dziwić. Okej, dobrze. O, to jest ciekawości, jakieś takie skałki na polu, też takie urozmaicenie mapy. W tej części, znowu do woza sanitacyjnego rura. O, tu jest obora krów. Też ciekawa, widać, bardzo zmodernizowana. Tak już trochę nowocześniejsza jakby. Niestety krowy też bez sztucznego AI jeszcze. O, znowu ten... O, podobno będzie można zakładać jakąś kanalizację do chleba. Coś mi tam mówili. Ale to się jeszcze zobaczy. Wczesna wersja, jeszcze nic nie można. Samochód też jeszcze niedopracowany, ale podobno można jeździć. Twórcy jeszcze nie mają czasu. Tutaj, nie wiem, to chyba nasz dom ma być, ale jak widać też jest jeszcze niezrobiony, no też jeszcze o, tutaj skrzynki, czyli narzędzia deweloperskie są. No, wiadomo, jest czas. Tutaj jakieś silosy widać, ten też jest niedopracowany. No już chyba wszystko pokazałem wam, co miałem pokazać. Oczywiście jeszcze grafika, jeszcze chciałem powiedzieć. Chodzi na silniku Traktor... Nie, pomyliłem się, czekajcie. Traktor Byte 7, no, silnik Traktor Byte 7, coś takiego chyba się nazywał. I prezentuje się to wszystko bardzo ładnie, nie powiem. Jak widać. No ale dobra, chyba to już koniec mojego gameplayu będzie. Mam nadzieję, że w miarę przybliżyłem wam trochę o tej grze i na pewno kupicie, jak wyjdzie pełna wersja. Nie, to na pewno jest pewne, że wyjdzie w ciągu najbliższych paru lat. To jest jeszcze bardzo wczesne, wszystko będzie pizzuć w glancuś i nie omieszkam zrobić z niej gameplay. Tak jest. Tak więc, bardzo ciekawa nowość, sadzarka do marchewek, właściwie robienie dziurek do marchewek i trochę większej wersji. Okej, tak więc dzięki za oglądanie tego jakże ciekawego gameplayu, do zobaczenia w następnych filmikach, cześć!